Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed. Zapraszam was serdecznie do oglądania, myślę, że będzie ciekawie. Hej, ale jaja, jak się fajnie gra zbugowała. Normalnie licznik nie pokazuje mi obrotomierz, ile mam obrotów i w ogóle w grze nie ma dźwięku. No nic, spróbuję wejść do kryjówki, może coś z tego wyniknie. No dobra, wróciło wszystko chyba do normy. To jest Need for Speed i te stare gry. Dobra, już wszystko jest... Okej. Okay. Chodźmy teraz do... Tak, zrobić te cholerne URL. Musimy odblokować dzisiaj Skyline'a. Nissana Skyline'a R34, moi drodzy. To jest piękny samochód i muszę go po prostu mieć. Okej. Okay. I tak, jeszcze mamy tutaj kilka autronów do przejechania, do wydymania tych gości. Wiecie, w jaki sposób? Ja mam po prostu tak szybkie sposoby, że oni nawet nie potrafią w ogóle obczaić, co się dzieje, już przegrali. No, to jestem po prostu ja. To już jest końcówka gry. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca fabuły, ale żeby ukończyć 100%, nie wiem, czy będę to robił, szczerze mówiąc, a żeby ukończyć 100%, musimy wszystkie jakieś tam wyścigi poukańczać i tak dalej. Nasz samochód wymaksować jakoś wizualnie, będzie wyglądał według mnie okropnie, no ale tak trzeba. Twitch Switch, jedziemy, wyścig, znaczy Twitch Switch to taka muzyka, której i tak zresztą nie słyszycie. Ona sobie gdzieś tam cichutko gra i no tak, żeby mi przygrywać, ja tam ją delikatnie mogę słyszeć, słuchać i w ogóle. Co oni robią? Przede mną Mitsubishi 2000 GT. No, już za mną. W ogóle nie wiem, czy wy na to zwracacie uwagę, ale po lewej stronie stoi samochód, którego światła to są po prostu kwadraty. Ach, te stare gry. A nikt nie zwracał kiedyś uwagi na te jakby elementy świata. Ale powiem wam, że szczegóły składają się na całość, która robi wrażenie, więc każdy najmniejszy szczególik w grze jest ważny i składa się na zajebistą całość. Okej, tu mamy naprawdę przerypany wyścig. Nienawidzę go so much. Oje, oje, oje. A, prawie mi tak fajnie wyszło, no ale nie wyszło. Ostatnie okrążenie na ostatnim wyścigu wygrałem. Odblokowałem pewnie jakiś nowy samochód, ale jaki? Tego nie wie nikt, bo oczywiście tego w SMS-ach nie ma napisane. Nie jest napisane to w SMS-ach. Urle, ale driftuje. No dobra, jest tutaj, są tutaj jeszcze kolejne zawody URL. Wow! Boże, jaki potwór! A zobaczmy, czy są jakieś ukryte dragi tutaj, bo czasami gdzieś tutaj się potrafią ukryć one. Ale nic tu nie widzę raczej. No i wydupczymy sobie ten wyścig wszystkich tu przeciwników i pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że tym razem odblokuję jakiś kolejny samochód. Nie wiem, czy to będzie Skyline, czy nie. O, fajnie, tutaj przejedziemy sobie tylko dwa wyścigi, bo widzę to już po okrążeniach, jakie mamy do przejechania w tym właśnie. I mamy tu 8 okrążeń. A to, jakie 8? 4 okrążenia i 2 wyścigi, czyli w sumie 8 okrążeń powinno być. Pięknie. Ostatni wyścig wygrany bez problemu. Myk, i co teraz? Co teraz się będzie działo? No teraz to na pewno muszę mieć jakiś nowy samochód. Nie ma bata, po prostu nie ma bata, żeby się coś nowego nie pojawiło w tej grze. I mam nadzieję, że to w końcu będzie Skyline, moi drodzy. W międzyczasie pokonajmy sobie jakiegoś tutaj patałaszka. Kto to tutaj jest? O! Skyline! Skyline, tak jest. No chodź tu. Dobra, pokonamy cię. Chodź, chodź, chodź. O ty gnoju, ależ masz przyspieszenie. Na razie. Ej, to jest zbyt łatwe. O! Szybko się rozpędza skubaniec. A, nie będzie go tak łatwo zgubić. Wow! No niezły jest, niezły. O kurde, ale pędzi, dobra. Tam się gdzieś rozwalił, pojedziemy sobie szybko tutaj. I zobaczymy, czy mnie dogoni. Kurde, niezły jest gościu, dobra. Dawaj, dawaj, Lucek, dawaj, 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 jeszcze kawałek. Kurde, musimy skręcić. God damn it. Jedziemy tu. Muszę się tutaj gdzieś skręcić, nie chcę za daleko odjechać, bo tu jest dealer samochodowy. Okej, okay, gaz do dechy, teraz Lucek, teraz się uda, teraz się uda, teraz się uda, teraz się uda, teraz. Jaki spryciarz, ej, jak on pędzi.
Jak on pędzi? Dobra, hamujemy. Trzeba inaczej załatwić. Ojej. Oh yeah. Teraz, w górę. Jest! Wygrałem! Pięknie! Nie wiedziałem, że to możliwe. Co my tu mamy? Dealer samochodowy. No nie, no teraz to musi być już Skyline, moi drodzy. I uwaga! Co? Jest! Jest, moi drodzy, Skyline. Bierzemy. No i teraz tuning. Tuning, tak jest. Zaczynam od ważniejszego tuningu, czyli tuning osiągów. Wow, to jest to. To jest po prostu to. Spec V, to jest V-spec, znaczy się wersja. Nawet nie wiedziałem, że tu taka jest. Myślałem, że to jest zwykły jakiś Skyline. No dobra, i tutaj mamy... Hops. Wchodzimy i tuningujemy. Wszystko na maksa. Co jest? Aha. Raz, dwa. A szkoda, że tu nie można wszystkiego naraz zainstalować. Bez sensu się z tymi paczkami po prostu bawić. Hops. 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 No dalej. Mamy już to? A. Zabrakło mi kasy. O fuck. Ale jaja. Wow, zabrakło mi... Nie, no masakra. Champagne. No to nieźle, no to nieźle, moi drodzy. Nie poszalejemy chyba w tym odcinku Skyline'em. Muszę tutaj szybko kasę zdobywać. Cholera, jasna. No dobra, to co robimy? Tutaj widziałem jakiś wyścig. Kurde, ale się... Normalnie jestem zaskoczony. Zabrakło mi kasy. Tutaj jest jakiś wyścig sprint. Zobaczmy go sobie. O je. Subaru, Surabu oraz Audi TT. Nie, no dam im chyba radę, co? Tylko przydałyby się jakieś spoilery, jakieś zderzaki i tak dalej, żebym po prostu mógł... Żebym mógł lepiej skręcać, bo teraz trochę ten samochód zarzuca. A z tego co pamiętam, to właśnie Skyline jest jednym z najbardziej przyczepnych aut w Need for Speed Underground 2. Tak, no a teraz go trochę rzuca, teraz jest ciężko, ale za to takie części mam zainstalowane już w nim, jest on do maksa już obniżony. I... no i tak nieźle grzeje, co nie? Nie wiem, czy będzie jakaś tam znaczna różnica między Skyline'em a Eclipse'em, jeśli chodzi o osiągi już na maksymalnym jakimś tam ulepszeniu. Cholera, zabrakło mi kasy. A tutaj się nie kupuje samochodów, tutaj się po prostu je jakby zabiera od dealera samochodowego. Fajnie by tak było, co? W rzeczywistości. No ale to jest gra, niestety w rzeczywistości musimy sobie samochodziki kupować i to przeważnie używane. No dobra, teraz, o, koniec sprintu, dostanę trochę kaski, ale niedużo, no bo to jest, to są jakieś tam zawody, wiecie, te nie początkowe, takie zwykłe jak pojedyncze, więc w stanie się dużo kasy nie dostaje. A jak dostanę, nie wiem, 3000 to góra, dobra, 4 dostałem, może być, ale to i tak nam na tuning zbytnio nie wystarczy. Warto sobie najpierw wszystkie te... wyścigi porobić, żeby zarobić sobie trochę gotówki. A później wbijemy sobie i od razu włożymy do tego samochodu wszystko, co normalnie natura wymyśliła. Okej, co jest? Muszę gdzieś tu wjechać. Aha, tu jest jeszcze możliwość wjazdu. To jakiś kurczę ukraiński rynek. O! Okej. To jest coś podobnego, co było poprzednio? Wow, co jest? Co to za ściana? What the fuck? Okej. Ale pierdnięcie to ma niezłe. Start ma chyba najlepszy w tej grze ten samochód. Okej. No nie, no jeszcze nie włożyłem do niego wszystkich części, a już tak pruję, że szok. Okej, okay, jedziemy sobie jakimś skrótem. A to nie jest dobry skrót. Wow,
pięknie. Przez stację. Zatankowaliśmy sobie od razu nitro. Szkoda, że to nie jest nowy Need for Speed, bo bym miał pełne nitro przy przejeździe przez stację właśnie w Need for Speed. Most Wanted zawsze mamy pełne nitro. Wow, co to się dzieje? No nie, jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o osiągi w tym wozie, ale ten sprint jest strasznie, strasznie długi. Ja bym chciał już zainstalować tu jakieś pakiety poszerzające do tego auta. Podejrzewam, że muszę sobie zrobić te 100%, żeby właśnie je sobie te pakiety odblokować. No, trudno, coś za coś. Jeszcze on nie jeździ tak jakbym chciał. Jeździ jak diesel. Sam mam diesla. Ale dobra. Tu musimy zawrócić. Grunt, że nitro. Ej, jak oni tu skręcili, masakra. Oni sobie tu wyrobili tak, o, po prostu jakby, nie wiem. Jakby ktoś na rowerze sobie skręcił. Taka przyczepność, albo na kładzie. Nie, na kładzie nie masz takiej dobrej przyczepności, na rowerze jest lepsza. O Boże, co ja gadam. No i tu mamy koniec już wyścigu. No mam nadzieję, że dużo kasy z tego będzie, bo jeśli nie, to lipa. To będzie lipa, moi drodzy. W każdym razie cel dzisiejszego odcinka osiągnięty. Odblokowaliśmy sobie Skyline'a, natomiast w przyszłym odcinku spróbuję go sobie jeszcze bardziej ulepszyć. Żeby już was nie zanudzać, to może zarobię sobie kasę poza odcinkiem i będziemy sobie go razem gdzieś tam ulepszać, tak? Także dajcie mi wskazówki co do tego, jak kolorystycznie można go tutaj urządzić. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam was ponownie do, na mój kanał, do oglądania właśnie odcinków z Need for Speed Underground 2. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie, hej!